Ja nie jestem księdzem i nikogo nie będę rozgrzeszać. Oczywiście, że ludzie popełniają błędy i bardzo dobrze, bo życie na tym polega. Ja jestem po to, że jeżeli ktoś ma wątpliwości, to ja staram się je rozwiać. A jeżeli ludzie robią błędy, to niech je sobie robią na swój własny rachunek. Właśnie chodzi o to, że ja mówię enigmatycznie, dlatego że nie istnieją prawdy obiektywne. Każda prawda w zależności od punktu widzenia zmienia sens, ponieważ jakby opowieść o skarpetach i sandałach jest mdląco nudna, ponieważ jakby jeden zakłada skarpetę z sandałem, no i wygląda jak wygląda, a ktoś inny zakłada skarpetę z sandałem i wygląda, zwraca uwagę i wszyscy mówią, wow, jak ten ktoś wygląda. No, wszystko zależy, jaka skarpeta, jaki sandał, co dalej i jakie okoliczności. I kto to zakłada i po co. Bo to wszystko ma sens, dlatego że zupełnie inaczej ludzi odbiera się też poprzez ich background cały. Zupełnie inaczej patrzymy na panią Monikę Olejnik jako absolutnie wybitną dziennikarkę, jedyną taką w swoim rodzaju, ją i jej kreację, a zupełnie byśmy patrzyli, gdybyśmy mieli ocenić panią w dojrzałym wieku, znikąd tak wyglądającą. No to jest kompletnie inny ogląd sytuacji. No.